Witamy Państwa bardzo serdeczne, jak po czesku. Ahoj. Ahoj, Pepycku. Ahoj, witamy Was serdeczne w nowym odcinku Bulwaru Podlaskiego. Witamy w miejscu, gdzie panuje co tydzień zgoda, pełne zaufanie, miłość, szacunek i dostojna wdzięczność za to, że mamy siebie nawzajem. Tak. I tak samo do Was bezgraniczna wdzięczność i po prostu... Fajnie, że jesteście, fajnie, że oglądacie, miejsce, fajnie, że słuchacie. W której struktura właścicielska jest transparentna. No nie ma żadnej. Nie ma żadnej. Miejsce, w których wszystkie umowy są klarowne i prawomocne, bo nie ma żadnych. Bo nie ma żadnych. Jesteśmy jak Częstochowa, jak Święta Woda. To jest miejsce pielgrzymek ludzi, gdzie przychodzą ludzie ze zmęczonymi duszami. Tak, leczyć się. I potrzebują tak, nie tej świętej wody, nie tego obrazka, tylko naszych kilku głupot. I są też tacy, co mają jeszcze brzydsze myśli od nas i oni przychodzą tu poszukując odkupienia. A było ostatnio, piwo waginalne było takie, że się ludzie chichrali, bo byli w szoku, że to, co... pomyśleli brudne to myśli w głowie, to my powiedzieliśmy za was, nie ma za co, kłaniamy się nisko i przypominamy oczywiście o darach niebios, darach losu, tak jak śpiewał pan Rynkowski, żeby dać łapkę, zasubskrybować kanał na YouTubie, ocenić nas na Spotify'u, zaobserwować i słuchać. Zostaje już tylko tyle, więc zapraszamy. Ciekawostki. Jesteś gotowy? Oczywiście. Głodny wiedzy? Bardzo. Głodny wrażeń? Tak. Zacznijmy więc o pewnym dziecku sukcesu, ponieważ mowa jest tutaj o samym Grinerze. Kojarzysz? Dziecko mema, tak zwane dziecko z memów, to już ci pokażę. Nasi widzowie będą mogli też to podejrzeć. Na pewno znasz. Znam. Na pewno znasz. Cały świat to zna. I ciekawostka właśnie na temat tego samego. To nie jest tak, że oni zarabiają jakieś potężne pieniądze z tych memów? Właśnie. Dzięki pieniądzom zarobionym na użyczaniu wizerunku w memach, jako dziecko sukcesu również jest znany sami, mógł dzięki temu opłacić swojemu ojcu operację przeszczepu nerki. Piękne. Uratował życie, zdrowie swojego ojca dzięki właśnie jednemu zdjęciu. Kapitalne, ale słyszałem, nie wiem jak w ogóle nie dochodzi wiem, do tych rozliczeń. Nie wiem jak to kwotowo na tych tantiemach. To musi być arcyciekawe. Ale generalnie ten rynek tantiemowy w Stanach, czy tam jest na Zachodzie... Jest dużo bardziej rozwinięty. U nas to... dziki Zachód. Pieniądze tylko oglądane. U nas Zachód jest w dzikim Zachodzie, tylko w nazwie. Kolejna ciekawostka medyczna. Dawno nie było nic o medycynie, chyba już z tydzień. A takie potężne umysły tu siedzą, że aż szkoda marnować ich potencjał. Ja słyszałem jak ostatnio szlaczki rysujesz się, chwalisz. Nie rysuję szlaczki, tylko rozwiązuję graficzne ciągi logiczne, debilu. Po prostu... Czy zrymowy jakieś gówno? Bym ci pokazał, byś tam siedział jak ten szympans, co próbuje kwadratowy klocek do okrągłego otworu włożyć. A ufne... Mensa. Siedzisz z męską Dorotką Rabczewską. Nawet nie wiesz, jak długopis pewnie trzymać. O medycynie, a konkretnie... O plemnikach. Znasz trzecią zasadę dynamiki Newtona? Nie pamiętam. Czekaj, kalambury. Gotowy? Tak. Siła oddaje. Tak! Czyli akcja? Reakcja. Tak. Znane w życiu, znane... To trzecia? Tak. Znam. Znane w życiu, czyli jeżeli ktoś w internecie kogoś wyzwie, to ten drugi oczywiście nie chciał, ale musi się wypowiedzieć i odbić piłeczkę. Jak mawia znana celebrytka ze świata Instagrama i telewizji, muszę, bo się uduszę. I o plemnikach. Każdy wie, jak wygląda plemnik. Łeb i witka. Ale wiesz, dlaczego kazałem ci białą czapkę gdzieś założyć? Już wiem. Myślałem, że tydzień papieski, a jednak nie. Plemniki. Jak się okazuje, jak zbadali naukowcy, bo naukowcy są po to, żeby badać, a konkretnie dr Kenta Ishimoto z Uniwersytetu w Kioto w Japonii.
Nawet nic nie powiedziałem, po prostu się uśmiechnąłem. Plemniki poruszają się płynnie. O, świetnie. Z różną prędkością, w zależności od tego, jak są ruchliwe w jądrach mężczyzny po przekazaniu w świat. I normalnie, jeżeli zakłócasz jakiś ruch albo uderzasz, no to akcja równa się reakcja. Ale nie w przypadku plemników, ponieważ plemniki, gdy swoją witką poruszają się podczas ruchu, to ta wydzielina, w której się znajdują, nie oddaje, czyli jakby się nie porusza. Przemyka ta witka po prostu niezauważona. Jak w próżni? Coś takiego jak w próżni. Nie wywołuje żadnej reakcji fizycznej na swój ruch. Nie ma oporu, nie ma tarcia? Nie ma nic. A zobacz, jakie... Widzisz? No. Mówiłem, no szlaczki, szlaczki oddają. Taylor Swift, bo o niej mowa. W Argentynie koncert odbył się 10 listopada. River Plate? W Argentynie, być może. No. Po co ci taka szczegółowa wiedza? Ale wierni fani, najwierniejsi, biwakują tam już od 5 miesięcy pod stadionem, aby dostać się w pierwszy rząd i stać pod samą sceną podczas koncertu. Nie ma takiego artysty. Nie ma. Nigdy nie było i nie żył, żeby mi się chciało. A zastanawiasz się, gdybyśmy my zrobili jakiś event otwarty, nie wiem, w Kolbuszowej, w Białymstoku, w Mońkach. 6 osób by się zjechało w ostatnim kwadransie. Ile? Czy byłoby jak u Norbiego? Czy byłoby jako Taylor Swift? Byłoby jak u Norbiego nad morze. Że więcej osób z obsługi technicznej stoi. Wiesz, jakby było? Wrzuciłbyś na Instagrama, że jest event, i ludzie by napisali, a jak będzie w Poznaniu, to przyjadę. A to jak będziecie akurat nie ma. Na Dolnym Śląsku, to akurat przyjadę. Jak będziecie w Holandii, to się odezwijcie. Tak. A w Irlandii, o Jezu, oj. Ja i 3 osoby zapraszamy. No. Ale tu. Ale bagla, ale będzie bagla. Musielibyśmy komputerowo doklejać później. I ostatnia na dzisiaj ciekawostka. Też z kategorii zwierzęta, a konkretnie w 2012 roku francuscy pszczelarze nie mogli rozwiązać zagadki niebieskiego i zielonego miodu w swoich ulach. Zielony, jak zmieszasz niebieski z żółtym, to się robi zielony. To tyle to pamiętam z plastyki. I co się stało? Czemu tak się wydarzyło? Toksyczne deszcze. Pszczółki brudziły sobie dupcie na jakichś kwiatkach? Podpowiedź? Tak. Była w pobliżu pewna fabryka. Tak. Spożywcza. Jedzenia. Ikea? Jedzenia. Była? Ikea i jedzenia. Wychodził tam... Jedzenia! Niebieski dym. Jedzenia. Kiedy jadę, to Ikea się przypisz. Konkretnie słodyczy. Nie wiem, MMM sobie. Tak, trafił, trafił. Trafił. W pobliżu była fabryka MMM-sów i z racji tych wszystkich różnych kolorowych świństw, które tam się znajdowały... Nie mów tak o MMM-sach. Uwielbiam MMM-sy. Ale barwniki są po prostu. Bez orzeszków. Bez orzeszków. Jakbyś chciał kiedyś kupić. Tak? Tak. Tylko z orzeszkiem. Telentylkowe. Tylko z orzeszkiem. Już tak wiele nas łączy, a tak mnóstwo nas tak dzieli. Tak niewiele nas dzieli. Masz słówko na dziś? Mam słówko na dziś. No to jedziesz. Jesteś gotowy? Ja jestem ostatnio na pasie zwycięstw. To będzie brzydkie słowo. O. Ale to nie jest brzydkie słowo, bo to w jest... W znaczeniu. Tak, jedynie brzmi brzydko. Gotowy? No. Nadstaw swoje uszy. Si. Które dzisiaj miały inteligencki poranek. Kurwatura. Jezus, znam to, Jezus. Oj, ojej, Jezus, Jezus, ojej, Jezus. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Malutką podpowiedź poproszę. Malutką? Tak. Jak malutką? Ciupeczką. Rzecz. Szerszą. Nie jest to rzecz świecka. Nie pamiętam, a słyszałem to, Jezu. A wtedy na plebaniach, wiem, w całej Polsce się roznosi ten dźwięk. Ta przypaska? Nie. Dobra, dawaj. Kurwatura jest to spiralne zakończenie pastorału biskupiego. Kurwatura. Kurwatura, wiedziałem to! Pozdrawiamy. Ciekaw jestem, czy jakiś ksiądz nas słucha. Bo jeżeli tak, to musi się często spowiadać. Musi. Ale to, wiesz, szuka miejsc, gdzie można by słowo Boże wnieść. Rzucić ziarno? Rzucić na żyzną glebę? Nie zawsze na żyzną spada. Po prostu czasami musisz wepchnąć palcem. I czas na gratulacje. Na żyzne gratulacje. Mogę zacząć? Tak. Fajnie. Z mojej strony serdeczne gratulacje dla niejakiej Aleksandry Mizgalskiej. Nic ci to nie mówi. No i dobrze. Zupełnie nic mi nie powinno. Aleksandra Mizgalska jest
influencerką, tworem internetowym. Jest też dziewczyną piłkarza Śląska Wrocław, niejakiego Mateusza Żukowskiego. I pani Aleksandra Mizgalska miała swój tydzień przełomowy. Przełomowy tydzień w swojej YouTube'owej karierze, TikTokowej, być może Instagramowej, gdyż stwierdziła, że zrobi wyzwanie na żywo i postanowiła jeść kamień z czajnika. I skosztowała kamienia z czajnika. Widziałem, ale musimy sprecyzować. To nie był kamień polny. Nie. To był ten kamień, który ona się zaczęła osadza. Skrobać czajnik i wzięła i zjadła trochę kamienia. I powiem ci tak. Pierwsze kroki nie muszą być duże. Mówisz o influencer, jako influencer. Tak, malutkie. Ale wyjątkowa jest. Ja tylko pokazuję ludziom kamień, Boże. No biada jak napiszesz, nie? Bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli jej partner chce zrobić jakąkolwiek karierę w piłce... Chłop był zażenowany a propos. To musi się od tego wodorosta odciąć. Musi jak, się odciąć. Jak najszybciej, bo w szatni nie ma życia, jeżeli będzie w Polsce. Za granicą nawet go wyśmieją. Ale on się odetnie, a szejkowie w Dubaju już czekają. Działa już załadowane są. Są bilety podobno zabukowane, tylko bez daty. Bez daty, open. Ale open ticket. Jak widziałeś w filmie, on chciał jej to zabrać, tak. A ona się wzbraniała... Oddawaj ten czajnik. Nie, albo kubek, albo czajnik. Chcę im stawiać warunków. Chcę im pokazać. To albo czajnik, albo się kłócimy, no. I się obrażała, że ona chce to zjeść, bo ludzie czekają na kamerkach, żeby ona to zjadła. My nie jesteśmy za mądrzy, Marian, ale takich kurwa głupich rzeczy to nawet my nie robimy. Kamienia byś nie zjadł? Nie. Kamień zostawię. Czajnik, nie wypiję. Czajnik. A politałby? Ale wiesz co? Kto wie, co my będziemy robić. Ale wiesz, za pół roku. Zupełnie logicznie, to jakąś część kamienia w herbacie wypijasz, zjadasz zawsze. Nie ma, do jakiegoś kompromisu nie, trzeba nie dojść. Nie dojdziemy do kompromisu, wiesz dobrze o tym. Bo? No bo nie. Z tego czajniczka się obskrobie. Czyli jednak coś nas łączy. Nieświadomie, więc z tą panią Mizgalską tak. Mamy troszkę wspólnego. Każdy Polak ma trochę wspólnego. Każdy Polak. Wszystkie dzieci nasze są. Wszyscy Polacy to jedna rodzina. A już widzę za pół roku YouTube dla paru lajków. Uf, naliję dżdżownicę. Co się może wydarzyć? Ja wchodzę do pokoju. Co ty robisz? Oddaj mi tą dżdżownicę. A ja mówię, nagrywaj. Ajajaj, wszystko się może zdarzyć. Proszę bardzo. Z mojej strony serdeczne gratulacje dla Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej za rozpoczęcie nowej, wielkiej, spektakularnej współpracy z browarem Tyskie. Przejdźmy na ty. I tylko ludzie się wkurwili trochę. Ludzie się A jak wygląda reklama? Jakaś coś ciekawego? Tak, jest inna, bo nie ma piwa. To co jest? Na tej telewizyjnej. Jest taki wielki stół niekończony. Oni są w telewizyjnej? Tak. Myślałem, że tylko na Instagramie wrzucili. Nie, są w telewizyjnej. Jest taki wielki, niekończący się stół wigilijny. I całość reklamy poświęcona jest temu, że kupując coś, wspierasz banki żywności. Oczywiście wiadomo, o co chodzi. No i ludzie są oburzeni, bo teraz jest... krucjata internetowa prowadzona od jakiegoś czasu przeciwko celebrytom, którzy reklamują alkohol. Czy Jan Śpiewak już zainterweniował? No wiesz! Ja nie wiem, czy on ma wtyki w tych firmach alkoholowych czy agencjach PR-owych, zanim się wyświetliła w telewizji. Ale wiesz, że pierwsza reklama. Może tak być, że oni dają mu cynk i nawet płacą hajs za to, żeby rozpętał piekło. Bo to jest wtedy reklama. Tak. No. Jak z Borysem Szycem. Podoba mi się. W ogóle koleś ma super patent na życie. Bo ja kiedyś przeglądałem jego profil, wszystkie te jego wypociny na temat świata i polityki, nikogo to nie interesuje. On sobie wymyślił taki model, że będzie przypierał się do dużych nazwisk w Polsce. Przyklejał. I odbijał się od nich jak od trampoliny. Im większe nazwisko, tym wyżej ten śpiewak wyskakuje. Pamiętaj, że gówno na odpowiednim bucie poleci dalej niż złoto w nieodpowiednich rękach. I kawał świata zwiedzi, jak dobrze oczywiście. Pójdzie. Oczywiście, że tak. Mądrości. Ale żeby nie było. Niech sobie śpiewak robi. On ma prawo. On ma prawo prowadzić swoją krucjatę, aczkolwiek chciałbym drobne sprostowanie wprowadzić. Reklama piwa w Polsce jest legalna. O, jest prawnik, witam serdecznie. Reklama mocniejszych alkoholi jest
nielegalna. I teraz to, co obaj wiemy, bo troszeczkę zanurzyliśmy się w tym świecie internetowego, zanurzyliśmy. Nie mylić właśnie z piciem albo z popłynięciem. Nie zanurzyliśmy się, ale patrzyliśmy na ten zbiornik wody. To zostaliśmy poinformowani przez różne agencje, że podejmując współpracę z firmami alkoholowymi, stajesz się trochę taką czarną owcą ale, na rynku. Ale oni podejmują pracę z misiami przecież. Jakimi misiami? No nie... Jak, na co te pieniądze idą? Na banki żywności. Banki żywności. Z bankiem żywności. No tak tłumaczyła Koronieska. I tu jest mój problem. Bo ja generalnie nie mam nic do tego, że reklamujecie sobie piwo. Niech se reklamują. Niech se reklamują. Ale my, jesteśmy dorośli. Jak chcesz reklamować banki żywności, Caritas czy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to idziesz i robisz to za darmo. Rozgłaszasz to na swoich wielkich social mediach i jesteś tym świętojebym, wymarzonym polskim celebrytą, który bez plamy, bez skazy idzie przez świat. Dlaczego prawda tak boli? Nie Ale wiem. Żeby to było coś złego. Wyjdź z tym swoim mężem i powiedzcie, reklamujemy browara. Lubimy sobie walnąć w piątek i nie ma w tym nic złego. Nie ma, do niedzieli się budzimy. Dzieci wam może nie zabiorą. Może nie, ale słuchaj, bo reklama w telewizji jest super, ale jak wchodzisz do Żabki, to ich mordy są przy czteropaku. Co ty mówisz? Nie uciekniesz od tego, no reklamujesz piwo. Piwo płaci ci za tą reklamę. I za wizerunek. Przestańmy owijać w bawełnę. Dlaczego to jest takie trudne? Nie rozumiem. Wyjdź, powiedz, no... A. Szkoda strzępić ryja. Do czego zmierzam? My nie mamy takich problemów. Absolutnie. Już tłumaczę, dlaczego nie mamy takich problemów. My nie mamy takich problemów ze względu na to, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, gdyż prowadząc podcast, audycję taką jak nasza, można zarabiać bardzo dużo pieniędzy. Gdybyśmy prowadzili audycję prorodzinną, o treściach przeznaczonych dla dzieci, gdybyśmy rozmawiali o samotnym rodzicielstwie, gdybyśmy rozmawiali o zdrowiu psychicznym i mielibyśmy takie... depresjach, traumach. Takie osiągnięcia, jakie mamy dzisiaj, liczbowe, to zarabialibyśmy bardzo dobre pieniądze. Bylibyśmy na drugim czteropaku obok Dowboru. Tak. Siedzielibyśmy na puszkach tyskie wielkich i machalibyśmy do was nogami w kamerze. Ale ponieważ my mówimy słowa na k, mówimy słowa na p, mówimy słowa na CH, rozmawiamy o polityce, krytykujemy innych ludzi, to nie wiem, czy w dniu dzisiejszym kartel narkotykowy zdecydowałby się na reklamę w Bulwarze Podlaskim. Ależ nie męczennik się trafił do spółki. No tak to wygląda. Jak się przygarbił. Żeby... Jak mówisz słowo na... Litości trochę wzbudzić w ludziach. Uwielbiam te panie z agencji marketingowych. Ale wy mówicie słowo na k? Tak. O nie. To nawet papierosy nie wchodzą w grę. Nie wiem, dlaczego tak to działa. Chyba, że jesteś wypierdzieliście wielkim kanałem. I mówisz dużo na ky. Mówisz dużo na ky, możesz wtedy tych ciemnych od... Wszystkich. Na czy, możesz mówić co chcesz i wtedy będą reklamy, bo przemykamy oczko na twoje małe przewinienia. A to nie jest jednak... Bo dużo ludzików cię ogląda. Bo nie masz wyroku. Dopóki nie masz wyroku. Dopóki sąd ci czegoś nie udowodnił, to jesteś niewinny. Innocent until proven guilty, jak mówi się w amerykańskich filmach. Ale... Do czego? My z Marianem jesteśmy marzycielami. I postanowiliśmy zrobić sobie takie maciupkie wyzwanie, że pomimo, że nie mamy tych kontraktów sponsorskich i pewnie jeszcze przez dłuższy czas tym nie grożą... Ale każdy ma prawo do swojego uniwersum. Tak. Do alternatywnego każdy świata. Ma prawo marzyć. I dlatego dzisiaj w ramach marzeń rozpisaliśmy sobie po 3 slogany marketingowe, jakie mogłyby wystąpić w Bulwarze Podlaskim. Wyjaśnijmy, że ja mam swoje 3... Ja mam swoje 3 i nie widzieliśmy ich. I teraz po raz pierwszy zamienimy się tabletami i będziemy je czytać zupełnie nieświadomi tego, co może się tam wydarzyć. Ja już ci przewinę na górę. Chcesz... To ja pierwszy, to ja zacznę. Ty chcesz czytać pierwszy. Tak. Dobrze, proszę uprzejmie, od samej góry. Ale musisz czytać tak, jakbyś zaczynał odcinek Bulwaru Podlaskiego i wiesz. Daj mi się wczuć. Daj mi się wczuć. Artysta. Jest pod reklamy, tak? Przynieś ci frak? Tomasz Knapik, świętej pamięci. Pozdrawiam serdecznie. No. Jesteśmy gotowi. Gotowy? No. Dawaj, Tomek. No, pełna powaga, ma być profesjonalizm. Liczę na profesjonalizm. O, tak. Dobrze. Idę po frak. Dom uciech fizycznych, Radomski Dubaj, zaprasza w swoje egzotyczne progi.
na hasło Bulwar Podlaski 15% zniżki u wszystkich dziewcząt na literę V. Vanessa, Venus, Vicky i Viper czekają na was w sztucznie podgrzewanych piaskach naszego przybytku. Zapraszamy serdecznie. Reklama numer jeden. Dziękujemy. Pierwszy blok sponsorowany. Drugi blok sponsorowany. Nielegalny salon gier losowych Szczęście Cygana zaprasza wszystkich słuchaczy naszego podcastu. Na hasło Bulwar Podlaski otrzymasz 1000 darmowych kredytów na wszystkich maszynach typu jednoręki bandyta. Oprócz tego słuchacze naszej audycji otrzymają jedną odgrzewaną w mikrofali zapiekankę z pieczarkami i nierozcieńczany napój alkoholowy. Pomóż swojemu szczęściu w Szczęściu Cygana. Blok reklamowy numer 3. Parafia w Dąbrowie Górniczej zaprasza pełnoletnich młodych mężczyzn na warsztaty dogłębnej penetracji wiary. Z kodem rabatowym Bulwar Podlaski zapłacisz co łaska minus 10%. Warsztaty gwarantują nieznane dotąd doznania duchowe w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Oprócz zniżki, każdy słuchacz obserwujący Bulwar Podlaski na Spotify otrzyma też gwarantowane rozgrzeszenie i zaliczy dowolnie wybrany pierwszy piątek we wskazanym przez siebie miesiącu. Wytrwał! Najgorzej było na początku. Bo to jest, wiesz, na nieznane wody wchodzisz. Na nieznane. Dobrze, teraz zobaczymy. Ja chcę tylko podkreślić, że nie wiem, co on tam nasmarował, ale po tym, jak nie usunęli nas za kraftowe czerwone piwa, to Marian poczuł się pewnie. Więc tu dopiero wypływamy na sztormowe wody kajakiem. Proszę czytać, bo tu są... po myślniku. Po myślniku. Ja nie mam tej siły woli, co ty. Ja spękam w trakcie. Bulwar Podlaski wita serdecznie. Naszym sponsorem jest gin bezalkoholowy. Wolny gin. Kup, wypij, potrzyj i wypowiedz życzenie. Jeśli nic się nie wydarzyło, to znaczy, że pięknie ci dziękujemy za zmarnowanie twoich 60 zł. Wolny gin czeka na ciebie. Sponsorem programu jest producent linii kobiecych majtek Figa na pierogu. Drogi mężczyzno, jeśli nie znalazłeś ostatnio groszku w sałatce, to w ramach przeprosin kup swojej ukochanej naszą bieliznę. Figa na pierogu, partnerem Bulwaru Podlaskiego. Naszym sponsorem jest producent płynu do lewatywy Lekkość Odbytu. Poczuj się lżej niż rodzice po oddaniu dzieci do dziadków. I pamiętaj, że po burzy i trzęsieniu ziemi zawsze przychodzi spokój. Lekkość Odbytu. To mogliśmy być my, ale przeklinamy. Ale gdyby Maciek Dowbor i Joanna Korniewska szukali haseł reklamowych do swoich nowych reklam, nie ma problemu. Zapraszamy. Gratulacje w pana ręce, panie redaktorze. Ja się spociłem. Przy miłości. Mówiłem, że dzisiaj będzie o miłości. Przy miłości chciałbym pozostać jednak w naszym pięknym kraju nad Wisłą. Ratownicy Topr przez całą noc szukali dwóch kobiet w górach. Turystki zostawili na szlaku ich partnerzy. Po kilku godzinach braku kontaktu, możliwości nawiązania z tymi kobietami kontaktu, mężczyźni łaskawie powiadomili służby, że trzeba poszukać kobiet. Drodzy słuchacze, drodzy panowie, może bardziej skomplikowane, może bardziej długotrwałe, ale są inne środki zakończenia związku niż zostawienie twojej partnerki w Wysokich Tatrach. Poszli w czwórkę w góry, jeszcze żeby tak nakreślić, bo może niedokładnie wyjaśniłem. Schodzili, mężczyźni poszli troszkę szybciej, bo kobiety się ociągały, liczyli, że one dołączą do nich. Niestety nie dołączyły, pewnie strzeliły focha, jeszcze usiadły na kamieniu, czekając, aż po nie wrócą, zdając życie. Zawzięte baby do trzeciej nad ranem. Teraz wróci, zobaczysz. Z podkulonym ogonem. A oni już po litrze tam, pewnie film ucięty. I dopiero się zorientowali, albo może ktoś im przypomniał, albo zapytał, gdzie są. Oni już na Krupówkach. Idzie dyst! Idzie dyst! Do Milówki wróć! Do Milówki wróć! Tam... syn dupy nie dostanie do marca! Na szczęście z tego, co wiemy, ratownicy Topr odnaleźli
zapakowali w te złoto-srebrne folie, wrócili z nimi na Krupówki. Jak kuleczki Ferrero Rocher, wytransportowane. Tylko bez orzeszków. Nie znamy na razie dalszych losów tych dwóch zakochanych par, ale mamy nadzieję, że odbędzie się bez ofiar śmiertelnych. One się zgubiły w teatrach, a chłopy gdzieś po lokalach pogubione. Tam ich topr nie znajdzie. Z mojej strony serdeczne gratulacje dla miasta, które ze spokojem ducha, można tak powiedzieć, zasłużyło sobie na tytuł najwspanialszego miasta na ziemi w minionym tygodniu. I z radością ogłaszam, że jest to polskie miasto. Wielkie brawa dla Łodzi. O, nie? Łódź, u was się działo wszystko. Kiedyś było włókiennictwo. Teraz jest wszystko. Pełny wachlarz, wszystko. Jak w hollywoodzkim filmie o apokalipsie. W Łodzi działo się wszystko naraz. Był ten słynny zabetonowany samochód, który później wyjechał, później był strzeżony przez Straż Miejską. Tam oni grają tym samochodem w jakieś warcaby. Oni po nocach go przestawiają. W ciągu dnia Straż Miejska go pilnuje. Ale pomyśl sobie, jaką bekę musieli iść budowlańcy, jak szalunki dookoła rozstawiali, te deseczki. Straszną. Żeby nie zabetonować tego samochodu. Straszną. Ale wiesz co? Ja myślałem, że takie rzeczy tylko multiplom się dzieją. A tu się okazuje, że i Sion. Ale co musiał brygadzista mówić tym swoim chłopakom, żeby to uwierzyli, że lejemy tam po prostu beton. Dla mnie i tak wielkim sercem i wyrozumiałością wykazali się budowlańcy, że nie zalali tego samochodu w piździec. Do środka? Do środka z oponami, felgami i wszystkim. Oprócz tego, że jest najsłynniejszy samochód w Polsce, w środku miasta wybuchł też wielki gejzer w Łodzi. No, jak są roboty drogowe, muszą być i ofiary. Walnęło w rurę. Podobno wodę było widać 7 powiatów dalej. Przepiękne widoki. W mieście wybuchł też pożar w trakcie konferencji prasowej jednego z polityków. Był też widziany ryś. Ryś, o którego bardzo dbano, gdyż ryś był z nadajnikiem i przechadzał się przez Łódź, a obok rysia jechał jego opiekun tropiący, który sprawdzał, jak ryś się zachowuje i dokąd dojdzie. A na deser w tym tygodniu okazało się, jeszcze że coś? Zlikwidowany zostanie przystanek Rakitnia, na którego budowę wydano 50 milionów złotych. Zostanie on teraz... Na przystanek? Na przystanek. Zostanie on zrównany z ziemią ze względu na to, że albo miasto, albo PKP nie dogadało się ze spółką znanego portu lotniczego CPK i tak oto przystanek należy zlikwidować po tym, jak z państwowych środków wydaliśmy na niego bagatela 50 milionów złotych. Z mojej strony serdeczne gratulacje dla niejakiego Włodzimierza Karpińskiego, czyli polityka, który pokazał, że karta wyjść z więzienia nie istnieje jedynie w Monopolu. Pan Karpiński jest politykiem, na którym ciążą zarzuty korupcyjne związane z przeróżnymi przetargami, ale ze względu na to, że inna znana pani polityk Joanna Mucha zwolniła swój europoselski mandat. Czemu? To Włodzimierz Karpiński może go uzyskać. A co, Aśka do Sejmu idzie teraz z trzeciej drogi? Chyba tak. Powiedziała, że nie rezygnuje z bycia europosłem, bo dieta to dieta. Ale mandat jest już niepotrzebny. To jak? Nie wiem, jak można zrezygnować z jednego, a być drugim. Nie pytaj się mnie, nie jestem fachowcem. Na Allegro to wystawiła później? Jak tak, i Karpiński pierwszy kliknął. Kup teraz! Żadnej licytacji. Wysłał list do prokuratury i słuchaj, może dostać ten mandat i otrzyma wraz z nim immunitet, którego nie otrzymali ostatnio 4 posłowie Prawa i Sprawiedliwości w Europie. Pasiaku będzie siedział na komisji? Nie, muszą go z pierdla wypuścić. Czy z pierdla będzie na Teamsach siedział? Z pierdla. Na świetlicy. Kto jest za nie teraz, chłopaki. Ja za. Mi. No to za czym głosowałeś, mordo? Weź, żeby te wyroki krótsze były. Kiedy amnestia, jest amnestia, amnestia. Amnestia, amnestia. Amnestia, jak jest ta amnestia po angielsku? Co ty, byku, grypsujesz do jakichś lewackich z Brukseli, do hamów tych? Ile? Z jednej, z drugiej. Wysadzą go, za niego będą głosować. Trzech łysych w kamerce. Na 2 ręce to 6 głosów. Wyobrażasz, co siedzisz w Brukseli? Jak był COVID, środek COVID-u, jak były te nagrania, albo tam klikali. Co chłop z Argentyny, babie cycki ciumkał w Sejmie? Myśmy przebili. Przebiliby na luzaczku. Ale tak czy siak, jest to możliwe. On jest
byłym członkiem Platformy Obywatelskiej, no i powiem szczerze, wszyscy są oburzeni, łącznie z jego byłymi kolegami klubowymi, ale może to zrobić, to się może wydarzyć. Jeśli otrzyma immunitet poselski, będą musieli zwolnić go z aresztu tymczasowego, gdyż ważne jest, że nic nie zostało mu jeszcze udowodnione, jest on po prostu tymczasowo, zwiedza góry. Podczas wyborów też by siedział już? Na europosła? Nie, teraz. Nie, no on musiał... A, bo on jako, bo z listy jako kolejny wchodzi. Tak. Okej, okay, rozumiem. Tak. No to mimo wszystko. Hali się trafiło. Bajla, się trafiło. Bajla, bajla! Stonoga, jakby chciał takie, kurwa. On by tylko jedno chciał. Dajcie europosła. Zrzekam się diety, nic nie bierę tych pieniędzy. Immunitet. Immunity. Immunity. No to na całą Europę by był. W monopolu se wylosował. Karta szansy, wyjdź z więzienia. Nie mam, nie? Z mojej strony gratulacje dla wielkich, dla wielorybów, dla Walenii, dla Moby Dicka. Jak będzie o ludziach otyłych, to się pogniewam. Dla kanału sportowego. Ale cię podszedłem za Chrysty, co? Myślałem, że niegrzecznie będziesz chciał o ludziach... Absolutnie, w życiu kogoś, nikogo nie uraziłem i nigdy... Do tego prowokacyjnie zmierzać nie zamierzam. Brawo, kanał sportowy! Brawo! Wreszcie się dzieje. Wreszcie. Ile gnoju. Dorośli ludzie, 40, 50, 54-latkowie rozstali się. Rozumiem, w biznesie można się nie lubić, można się pokłócić. Można było przez lata zgrywać fajnych kolegów. Dla mnie podanie ręki to jest, wiesz, coś bardziej istotnego niż podpisanie umowy. Prosty chłopak z Dębicy. Tak, prosty chłopak z Dębicy. Tak mawiał. Tak prosty, kurwa, że umów nie czyta. Raz czyta. Braw, bardzo. Przyklepany. Podanie ręki jest ważniejsze niż jakiś papierek. Daleko Mati w biznesie nie zajdziesz na tej. Mati Bur, niektórzy mówią, że teraz brzydziej, ale nie będę mówił jak, zaatakował jako pierwszy. Nie musiał. Mogli się rozejść. To zostałoby gdzieś tam zaszło. Ale on twierdził, że nie on był pierwszy, bo Stanowski był pierwszy, bo powiedział, że sprzedają dział. Bo gdzieś tam... No panowie, pieniądze lubią ciszę. I biznes. W kularach mogło zostać, ale teraz mamy ping-pong. Mamy po prostu... Tenis! Piękny tenis. Najpierw... Wielki szlem. Mati posłał kilka asów serwisowych, wygrał pierwszego seta. Tak, a tam trzeba przyznać, Smokowski mu piłeczki podawał na boku, ale za rakietkę nie złapał. A Paul popcorn na widowni. I... Paul to nie wie, w której jest drużynie chyba. Stary aliment. On jest tak... Jakbyś powiedział, że człowiek ma czasem ląd. Krótki bądź długi. Bez reklamy nie stać nas na darmowy. To Mati ląd ma króciutki. Oj, najkrótszy. Smoku ma długi. Tak. Michał Pol chyba nie ma wcale. Rozbrojony. 12 lat temu. Więc tak jak mówiłeś, Smoku podrzucał, Mati zagrywał, a kort po drugiej stronie był pusty. Pierwszy set wygrany 6-0. Ale jednak się o wiele łatwiej w każdym sporcie w życiu kontratakuje. Granie z kontry jest wszystkim na rękę. A zwłaszcza w takiej wymianie zdań. I do czego zmierzamy? Krzysiu Stanowski. Krzysztof Stanowski z godzinnym materiałem wyjaśnił, wytłumaczył, opowiedział swoją narracją te wszystkie historie, które zostały przez Mateusza Borka wyjaśnione. Piękna piaskownica. Ja myślałem, że z piaskownicy wychodzi się w wieku 6 lat, a przy 7 to już jest lipa. Widziałem Grę o Tron, gdzie chłopak 12-13-letni ciumkał jeszcze cyca matki i myślałem, że to jest już ujma. W Dolinie Vail. Ale odpaliłem YouTube'a listopada 10, Anno Domini 2023. Okazało się, że jednak są szczyty nieodkryte w internecie. Marian. Milionerzy, poważni ludzie, którzy mogliby już sobie leżeć na Malediwach, pluskać jaja w oceanie można do tak końca powiedzieć, życia. Ale na koniec końców biznes jest biznes i w tym szympansim obrzucaniu się gównem wszyscy zarabiają. Wszyscy teraz, jedni mówią, że stracą wizerunkowo. Tomasz Smokowski, jak się dowiedzieliśmy, według narracji Stanowskiego, uważa, że najbardziej szanowany dziennikarz w Polsce. Jakby chciał, to by został papieżem na drugi dzień. Prezydentem to w sobie od razu. Magnes na sponsorów. On chodzi po ulicy i mówi, ludzie, odpierdolcie się, już nie chcę tych pieniędzy. Nie chcę pieniędzy. Ja chcę wpadla pograć w Hiszpanii. Już ileż tych pieniędzy ma? On prosi sponsorów, żeby mu nie płacili. Tak, on płaci sponsorom, żeby mu nie płacili. Tak, bo po prostu tak każdy chce zajebany być... jest. Zajebisty i zajebany. I tutaj wychodzi na to, że... My się tak nigdy nie pokłócimy, mam nadzieję.
pewnie. I na tym polega też nasz dzisiejszy wstęp, był tak, właśnie follow-upem tak, do tego. Tak, bo to jest ważne, bo zera nie da się na pół podzielić. Ale słyszałeś te historie, jak Stan opowiadał o Borku i ten głos Borka, że to tak, jest możliwe. Tak. To mogło się to, wydarzyć. Że, tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Ja muszę teraz matce powiedzieć, żeby ostrożnie na Facebooku klikała. Bo jak ktoś na przykład napisze gdzieś na TTV, ale ten prowadzący super rolnika to jest dzban i Gocha kliknie, to będzie... Koniec. Koniec. Wprawdzie nie jest zatrudniona. I tak będzie koniec. Ale koniec. Będzie koniec. Jeżeli się okaże, tak, mam nadzieję, że się tak nigdy nie okaże i myślę, że na pewno się tak nigdy nie okaże. Przeprosimy, ale na pewno nie będę nawet mówił. Generalnie. Jest imba fenomenalna. I trzymamy kciuki. O, jak możemy wam pomóc? Jak możemy dolać do oliwy do ognia? Jak można węgiel podsypać? Gdzie? Polska czeka. Tak. Polska ma w tym momencie dwa najważniejsze tematy. Jaki będzie rząd i kiedy oddadzą kamery Stanowskiemu? Oddajcie kamery. Aportem wniósł do spółki. Oddajcie kamery Stanowskiemu. My też apelujemy. Oddajcie kamery Stanowskiemu. Dajcie matkę Stano do nas na księgowość. Mało roboty jest. Mamy GoPro, co się grzeje. Możemy podesłać. Panowie. Prosty chłop. Ja jadę do Dębicy, żeby zostawić te brudne myśli, ten ciężar, to wszystko, co jest codziennie w mieście, zgiełk. Jadę do Dębicy. To jest moja ziemia. Ja się tam po prostu czuję inaczej, lekko, swobodnie, wolny. Ja z ludźmi nie podpisuję umów, ja ludziom podaję rękę. To jest splunięcie na dłoń, to jest jakby notariusz oglądał. Ważniejsze. Poświadczenie notarialne. Ważniejsze. Pięknie. I to byłoby na tyle dzisiaj. Wspaniały odcinek. Tak patrzysz na mnie? Super. Patrzysz, bo się cieszysz, że jeszcze że jesteśmy. Super. Chciałem coś jeszcze dodać, ale wyleciało mi już z głowy. Zapewne za chwilę mi się przypomni. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że dziękujemy tym, którzy odsłuchali tego odcinka, tym, którzy byli dzisiaj z nami w tym tygodniu. Zapraszamy za tydzień i my jesteśmy jak kanał sportowy 2-3 lata temu. Będziemy tylko się rozwijać w najbliższych miesiącach. Albo zwijać. Albo jak teraz. Zobaczymy, jak nam się kości. Jest ważne ogłoszenie. Chcemy, żebyście przeczyścili swoje uszy. Chcemy, żebyście wytężyli słuch, bo w grudniu zamiast słowa na dziś pojawi się nowy wymiar rozrywki muzycznej w Bulwarze Podlaskim. Jaka to kolenda! Dokładnie tak. To chyba skuter. Nie wiem, czy on ma piosenki świąteczne. Ale będziemy mieli dla was muzyczne wyzwania, muzyczne niespodzianki. Będziemy mieli dla was znanych artystów muzycznych. Żartuję. Nie będzie nikogo. Nie będzie nikogo, bo nas nie stać. I jeszcze będzie jedna rzecz, ale to już zróbmy po prostu totalną niespodzianką za tydzień. Zupełną. A wiem, przypomniał mi się, chciałem przeprosić. Kącik przeprosin za zeszły tydzień, że się nie pożegnaliśmy. Po prostu w przypływie tej euforii śmiechu browarowej zapomnieliśmy. To prawda, po prostu wypadło nam z głowy, żeby się z wami pożegnać, więc w tym tygodniu żegnamy się podwójnie. Podwójnie. Dziękujemy i słyszymy się za tydzień. Dzięki, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Nie wiem, za co podaję. To jesteś, wiesz, prosty chłopak z Nowego Dworu. Będziesz mnie rozliczał z tego później? Dzięki, że jesteś. Ho!